Cześć! Miło mi powitać Cię na kursie o użyciu Springa i Spring Boota w kontekście testów, cache'owania i zabezpieczania aplikacji. Ja nazywam się Rafał Sawicki, jestem inżynierem oprogramowania oraz mentorem i trenerem programowania. Od kilku lat zajmuję się głównie językiem Java. Spring to popularny framework do tworzenia aplikacji Java, a Spring Boot to wygodny sposób na skalowanie rozwoju aplikacji. Spring jest dużą pomocą w tworzeniu aplikacji w języku Java, a sam został zbudowany w oparciu o zasady programowania obiektowego i dobre praktyki. W tym kursie odkryjesz, jak pisać testy integracyjne i jednostkowe, jak stworzyć cache w aplikacji przy użyciu Redisa oraz jak zacząć korzystać ze Spring Security. Pokażę Ci też, jak użyć Lomboka. Cały kurs jest zbudowany w taki sposób, iż do każdego zagadnienia wprowadzam minimum niezbędnej teorii, a skupiam się na praktyce i pokazuję Ci, jak działa kod na konkretnym przykładzie. Do pełnego zrozumienia materiału kursu niezbędna jest dobra znajomość języka Java. Często będziemy tutaj korzystać z takich części języka jak strumienie, klasy wewnętrzne oraz interfejsy. Ponadto nie będę skupiał się tutaj na podstawach Springa ani Spring Boota, więc te elementy powinieneś mieć również opanowane. Podczas kursu będę używać środowiska IntelliJ IDEA. Jednak każde inne IDE będzie równie dobre. Do uruchomienia przedstawionych przeze mnie przykładów zwykle nie będziesz potrzebował niczego więcej niż samego SDK od Javy oraz Mavena. Dobrze by było, żebyś znał wcześniej podstawy tego narzędzia. Ponadto podczas kursu będę używał prostego w obsłudze narzędzia Postman, także możesz zainstalować go już teraz na swojej maszynie. Podczas lekcji bardzo często będę wtrącał informacje i ciekawostki programistyczne niezwiązane bezpośrednio ze Springiem. Zwykle w takich przypadkach nie będę się wdawał w szczegóły. Rzucę tylko poszczególne hasła i bardzo gorąco zachęcam Cię, abyś w wolnej chwili pogłębił swoją wiedzę na te tematy. To tyle z wstępnych informacji. Zapraszam Cię na pierwszą lekcję. Do usłyszenia.